Rize, kwatera Hitlera czy fabryki zbrojeniowe. Część druga. W poprzednim filmie zaprezentowane zostały zmiany, jakie zaszły przy budowie kompleksu Rize w Górach Sowich w połowie 1944 roku. Wydarzenia te zostały odtworzone na podstawie protokołów przesłuchań, zeznań świadków i relacji osób biorących udział w naradach budowlanych z udziałem samego Hitlera i najważniejszych urzędników przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Z zaprezentowanych i przetłumaczonych dokumentów wyłania się obraz budowy, która uległa kilkukrotnie poważnym zmianom. Budowa systemu rozproszonych kwater dla sztabów, łącznie z kwaterą główną dla wodza III Rzeszy, ostatecznie nigdy nie została zrealizowana na Dolnym Śląsku. Jednocześnie w tle cały czas przewijała się kwestia produkcji zbrojeniowej, tak niezbędnej dla odwrócenia losów przegrywanej wojny. Był to jeden z głównych tematów poruszanych w czasie gorączkowych wojennych narad. W marcu 1944 roku powołany został Jägersztab, specjalny sztab myśliwski, którego zadaniem miało być przenoszenie fabryk lotniczych pod ziemię i koordynacja produkcji nowoczesnych samolotów odrzutowych, w tym myśliwców Messerschmitt ME-262. Czy zatem możemy się doszukiwać śladów przeniesienia takiej produkcji lotniczej w Góry Sowie? Odpowiedź brzmi tak. Nie wiemy tylko, czy miała ona coś wspólnego z realizowanym programem Jägersztab, czy była po prostu tylko częścią generalnego programu przenoszenia produkcji zbrojeniowej na Dolny Śląsk. Wiemy o tym, że w Głuszycy, w dawnych zakładach bawełnianych Mayer Kaufmann Textil Werke produkowano m.in. części do Messerschmittów. Aby porozmawiać na temat dawnych głuszyckich zakładów, udaliśmy się na spotkanie z Grzegorzem Borensteinem z fundacji Szlakiem Rize, znawcą lokalnej historii i przewodnikiem. Grzegorz, znajdujemy się przed pozostałością dawnych zakładów bawełnianych Kaufmann, Mayer Kaufmann Textil Werke. Tutaj przed wojną była produkcja bawełniana, zakłady bawełniane, ale w czasie wojny pojawia się tutaj produkcja zbrojeniowa. Wiemy, że produkowano elementy do samolotów wojskowych. Czy możesz powiedzieć, jakie informacje mamy o wojennych losach tych zakładów? Co wiemy tutaj na temat tej produkcji zbrojeniowej? Znaczy to fajna jest rzecz, że to właśnie wyszło, że mamy tutaj produkcję zbrojeniową, to było zawsze pewne, ale wyszło, że jednak do samolotów. Wcześniej, jak człowiek tutaj po prostu żył, funkcjonował w tym wszystkim, co się wydarzało tutaj, na terenie, którym się znajdujemy. Stał potężny przecież zakład, tak jakby nie było tekstylny, który działał jeszcze w latach 90. Było takie podejście, że produkowane były jakieś elementy po prostu amunicji. Nie było dokładnych dokumentów. Wszyscy wiedzieli, że jest produkcja zbrojeniowa. Na pewno ona była już w latach 40., już tutaj powiedzmy w połowie II wojny tutaj prowadzona, bo pracowały tutaj więźniarki, więźniowie, więc mamy relacje tego wszystkiego, ale nie było pewne co. Dokładnie w tym zakładzie. Więc my lokalnie, przez to, że znajdowaliśmy tutaj bardzo dużo różnego rodzaju pocisków i innych rzeczy, żeśmy sobie dopowiedzieli zbrojeniowa, ale amunicji. Fajna jest rzecz tego, co się dzieje, bo poszukiwania to przecież nie kopanie, tylko przede wszystkim kopanie w dokumentach, szukanie świadków, relacji, rozmowa z ludźmi. I nagle się okazuje, że mamy dokumenty. Są dokumenty, które mówią wprost, że faktycznie były robione tutaj samoloty. Trafia od razu legenda, tak? Samoloty, nie wiadomo jaka rzecz wielka w tym momencie, bo
w oczach to się pokazuje, że potężne samoloty stoją całe. Nie, nie. Chodziło o rozczłonkowanie właśnie tej całej produkcji, jak to Rzesza zrobiła, więc były robione do nich elementy. No i właśnie dzięki takiej dokumentacji gdzieś tam prywatnej, zalegającej w jakichś zbiorach jakiegoś tam pewnego Niemca, okazuje się, że mamy dokładnie, znaczy mamy dokładnie, wiemy dokładnie, co było robione. Dokładnie w tym miejscu, jak się znajdujemy, były hale, które wytwarzały golenie do kilku rodzajów samolotów z II wojny światowej. I mamy plany tych zakładów i są pokazane stanowiska, gdzie do jakich konkretnie modeli samolotów były wytwarzane elementy. Pojawia się Henkel, na pewno jest, jest Messerschmitt również. Henzel jest tak samo, no to czyli mamy i myśliwce mamy, i samoloty transportowe. Linia jest dokładnie zaprojektowana no pod te najbardziej popularne samoloty, które latały dla Niemców w czasie II wojny światowej, tak? Czyli tych maszyn zniszczenia, jak można powiedzieć. I one były tutaj produkowane, te części, istotne części, tak? To mamy. Mamy tak naprawdę, bo planów jakby nie było tego całego przedsiębiorstwa, bo to przedsiębiorstwo już działające jest tam od końcówki XIX wieku, to wiadomo, że te plany były techniczne, jak te budynki wyglądały, wiemy, co się w nich znajdowało, ale przerzucenie na te zbrojeniowe. I nagle się okazuje, że nie dość, że mamy plany, jak te hale wyglądały, to właśnie jak dokładnie są umiejscowione maszyny, jakie stały. Możemy odczytać, no wiadomo, przetłumaczyć wystarczy tylko nazwy po prostu konkretnej maszyny, więc wiemy, gdzie jaka obrabiarka stała, gdzie był magazynek na części, gdzie był pokój nawet kierownika zmiany, majstra. Jakie ciekawostka jest taka, że nawet na tych planach mamy zaznaczone, jakie pobory mocy konkretne maszyny miały, czyli po prostu, krótko mówiąc, typowe linki produkcyjne. I to jest, nie? Więc taka zagadka w tym kierunku, co było, jak było, to mamy rozwiązane, tak? Teraz jest bardziej podejście do tego, jak to miało wyglądać wcześniej, jak to się stało, że to tutaj wszystko jest i tak naprawdę kto przy tym pracował, nie? No właśnie, bo pytanie moje jest takie, w którym roku tutaj ta produkcja zbrojeniowa jest przeniesiona, bo były zakłady bawełniane, ale dopiero w którymś momencie w czasie wojny, przenoszona jest tutaj produkcja zbrojeniowa. Czy wiemy, w którym roku to się rozpoczyna? I tu mamy właśnie taką, troszeczkę dziura się zaczyna robić, nie? Z przekazów miejscowych ludności, która została, gdzie dotarliśmy, no wiadomo, że do 1938-1939 roku normalnie mamy tą produkcję, no włókienniczą, krótko tak. Mówiąc włókienniczą. Tkalnie, nie tkalnie, mamy tą tekstylia wyrabiane, którą bardzo łatwo jest przestawić na przemysł ciężki. Wykonywali też już jakieś tam rzeczy dla Rzeszy i nagle się pojawia taka dziura. Nie wiemy, co się dzieje między 1939, a w sumie 1943 roku. Bo nawet z dokumentacji, którą gdzieś tam mamy, okazuje się, znaczy no nie mamy, tylko właśnie no mamy, właśnie no dokładnie z tych planów, co wynika, są zapisy, że ta produkcja związana z lotnictwem, ona już tutaj trwa we wrześniu 1943 roku, czyli już wtedy mamy. Mamy tą pustkę, co się działo między tym 1939-1943 roku. Czy to też była właśnie ta produkcja zbrojeniowa, czy już na potrzeby wojska, czy już zaczęto szykować właśnie ten przemysł ciężki, typowo lotniczy, tak? I tu jest ta zagłuska w tym momencie. Przypuszczalnie z tego, co tutaj się wydarzyło, to wiemy jedną rzecz, że faktycznie przemysł włókienniczy został zaniechany, znaczy nie zaniechany. Maszyny wstrzymane, tak. Część maszyn zostało stąd wywiezionych. Mamy, tak, mamy wywiozione maszyn, tylko niektórzy od razu mówią, że nie wiadomo, gdzie wyjeżdżały. Nie, prawda jest taka, że ten przemysł taki tekstylny został przeniesiony do poszczególnych domów tutaj w Głuszycy, tak? W piwnicach, w jakichś komórkach te maszyny włókiennicze stawały i tam po prostu dalej to było wytwarzane. Tylko w miejsce tych maszyn przyjechały maszyny obrabiarki i w tym momencie mamy zabawę. Czy od razu właśnie przemysł lotniczy, czy od tego 1943 roku zaczyna się ta cała historia już z konkretną maszyną wojenną. Ale możemy powiedzieć, że w 1943 roku już ta produkcja na potrzeby przemysłu lotniczego jest. Moje pytanie jest takie, bo w marcu, 1 marca 1944 roku zostaje powołany Jägersztab, bo Jägersztab miał się zajmować koordynacją prac związaną z produkcją zbrojeniową, przenoszeniem i także pod ziemię. Czy możemy tutaj działalność tych głuszyckich zakładów łączyć z działalnością Jägersztabu? Czy mamy jakikolwiek ślad na ten temat, czy to jest całkowicie coś oddzielnego? Znaczy mi się wydaje, no bo to też muszę zaznaczyć, że mi się wydaje, ale z tego, tak jak to oficjalnie patrząc, tak? Mamy właśnie ten 1944 rok, powstanie Jägersztabu, nie? Ale
zawsze pod to wszystko muszą być podwaliny. To tego nie mówmy, że nagle ktoś powiedział, powstaje czy coś, nie? Czyli nawet ta rozczłonkowana produkcja, bo właśnie o to chodziło, żeby rozczłonkować, poprzenosić zakłady w bezpieczniejsze miejsca, to mogło zacząć się przecież wcześniej. Pamiętajmy jedną rzecz, 43 rok już Niemcy dostają, powiem brzydko, no po tyłku, no i w końcu to się dzieje, więc myśl ich sprawcza może być wcześniej. Ja nie mówię, faktycznie było jakieś wyspecjalizowane, tak jak tutaj mamy golenie. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że ten zakład to nie jest tylko ten teren, co stoimy, tak, tylko mam jeszcze zakład niżej. Niżej. Gdzie faktycznie tam zawsze się mówiło, że były robione części do samolotów. To funkcjonuje wcześniej. I już mamy to rozczłonkowanie tego. Czy to nie były podwaliny po prostu do tego, co samoistnie, albo inaczej w takim zaczepieniu powstał właśnie Jägersztab, czy po prostu to, co już te rozczłonkowanie tej produkcji, tego wszystkiego, zresztą no, teren jest niesamowity do takich rzeczy wykonywania, no, wszystkie dobra, jakie potrzeba do potężnej fabryki tutaj w okolicach są, czy to właśnie samo z siebie nie wyszło właśnie do zrobienia tego jego sztabu? Ja jak najbardziej przypuszczam, że tak. No. Czyli twoja sugestia jest taka, że w którymś momencie zakład, wszystkie zakłady, bo ich nie, to nie był tylko jeden zakład, zostały wciągnięte również, wykorzystane przez sztab myśliwski. To trzeba było... Jak najbardziej tak, nie? Ja to nie mówię, że to był jakiś osobny projekt. Właśnie wcześniej, tak jak mówię, mamy tą dziurę, że nie wiemy na 100% co było tutaj robione. To te 2-3 lata tej dziury, co mamy. I mamy Jägersztab, który tu w tym momencie już w 43 mamy produkowane części do samolotów. Więc jak dla mnie, to w późniejszej części wojny zakłady jako tutaj Krupa, tak? One nie były jakimś tam osobnym po prostu projektem, podmiotem, założeniem, tak, podmiotem, tylko oni już po prostu wykonywali zlecenia pod konkretną komendaturę, tak? Dokładnie. Pytanie jest o Messerschmitta Me 262. Bardzo często pojawia się tutaj temat tego pierwszego odrzutowego, wykorzystywanego w walce odrzutowca, myśliwca niemieckiego, Messerschmitt Me 262. Czy Me 262, produkcja choćby elementów, również pojawia się tutaj w głuszczyckich zakładach? No i to są, wchodzimy w ten etap wcześniejszych legend, ale z legend przechodzimy do faktów, bo to tak zawsze mam te podejście, że no w każdej legendzie opowiedzenie to jest ziarenko prawdy jest, tak? I tak jak powiedziałem na wstępie, że do tego terenu, co się znajdujemy, zawsze było podejście, a produkcja zbrojeniowa, jakaś amunicja, nikt tego terenu nie wiązał z samolotami, bo do jakiegoś momentu nikt tego nie wiązał z samolotami, ale zakład numer jeden, jak najbardziej tak, tam się mówiło oficjalnie, że były robione samoloty. No i to jeszcze raz się powtórzę, samoloty, jakie samoloty? I w momencie, koniec lat 90., jak zakład numer jeden i tak samo ten zostaje po prostu niszczony, równany z ziemią, zaczynamy ganiać tutaj po chodnikach technicznych, tych, które są tu pod spodem. Nie róbmy żadnej tajemnicy, bo od razu wszyscy zobaczą dziury jakieś tam, nie ten. Po prostu zwykłe chodniki produkcyjne, jak na każdym innym zakładzie, nie? Zaczynamy tutaj biegać po tych chodnikach, no i zaczynamy wyciągać jakieś kawałki blachy, jakieś dziwne wręgi, jakieś dziwne układy. No, powiem wprost, no, człowiek się do końca na tym nie zna. Nie jestem militaristą, czy żebym jakiś specjalistą w jakiejś dziedzinie, no ale mamy konkretną taką wręgę, taką łuseczkę, taką jak łza, taka tego rozciąga wyglądająca. I nie tyle, że przez przypadek, no kolegów ma się wszędzie. Ale akurat nas Czesi na to naprowadzili z takiej grupy czeskiej, fanatycy właśnie lotnictwa, i pokazujemy, że mamy tą wręgę, a kolega od razu powiedział wprost, to jest wręga od skrzydła, od samolotu 262, od Messerschmitta 262. I teraz pytanie, skąd tutaj? Czy legenda jest prawdziwa, czy nie? Jeżeli mamy wręgi do skrzydeł, do konkretnego modelu, czyli jednak ta produkcja 262 w tym zakładzie musiała się odbywać. I jeszcze następna rzecz. To już jest rzadko teraz spotykane, ale nawet tak jak mam sobie tę blaszkę później, gdzieś tam się ją konkretnie pokażę. Tak, pokażmy do kamery. Słuchajcie, to jest taka jest prawda, że patrząc na to wszystko, tak jakbyśmy patrzyli, materiały się do wszystkiego przydawały. To jest, i to kolega z Instytutu Lotnictwa już to potwierdził, dura aluminium, ale dura aluminium lotnicze. Takiego nie stosowało się jeszcze we wcześniejszych modelach, bo ono jest odpowiednio plastyczne, przewodność cieplna jest robiona, czyli to jest już takie dura aluminium, które właśnie tak samo było w poszyciach skrzydeł stosowane, ale samolotów naddźwiękowych, czyli tej 262. I wiemy, że takich blach tutaj na tym terenie było dużo. Tylko miejscowa ludność
to po prostu wykorzystywała do swoich potrzeb, stąd też tutaj różnego rodzaju wycięty fragment tej blachy jest. My znajdowaliśmy większe elementy takiego poszycia. Więc wychodzi na to, że jednak ta produkcja była. Tylko my od razu, jeszcze w tamtych czasach, myśleliśmy o potężnych samolotach, dogrzebujemy się do dokumentów. Mówię, no na razie nie będę wspominał, ale właśnie nawet z tych dokumentów, co tutaj wyszło od tego Niemca, wychodzi, że ta produkcja była, ale czego? Skrzydeł. Po prostu samych skrzydeł. Więc mamy tutaj, na tej części zakładu mamy produkcję goleni, tam mamy skrzydła, to teraz musimy się zastanowić, gdzie to wszystko było składane w całość. No, czyli jak najbardziej, tak? Można powiedzieć, że tej część legendy, powiedzenia wprost, że ta najnowocześniejszy sprzęt lotniczy niemiecki był jednak po części w tej Głuszycy, tutaj na tych zakładach produkowany. Podziemna fabryka w Górach Sowich. Po wojnie najbardziej zagadkową relację na temat zakładów produkcyjnych w Głuszycy przedstawiła Polka Anna Gwiazda. Jako mieszkanka warszawskiej Woli została złapana przez Niemców w czasie powstania warszawskiego i wywieziona na roboty do Niemiec. Najpierw przywieziono ją do Wrocławia, a następnie została skierowana do pracy do miejscowości Wystek-Giesdorf, dziś Głuszycy. Swoje wojenne wspomnienia z pobytu w Głuszycy opisała w listach skierowanych do Józefa Piszczka. Gwiazda wspominała, że pracowała w zagadkowym podziemnym zakładzie przy produkcji elementów do skrzydeł wojskowych samolotów. Oto fragment jednego z jej listów. Wszystko to wydrążone zostało w skałach. Wchodziłyśmy do pomieszczenia małego, na ścianie wisiały skrzynki i tam były karty pracownicze. Każdy swoją kartę odbijał w zegarze, rano i wieczorem. Następnie wchodziło się do olbrzymiej hali betonowej, bez okien. Wszędzie stały maszyny, wiertarki duże, dwurzędowe, z grubymi wiertłami i małe, tak zwane bormaszyny, na których pracowały dziewczyny i tylko takie maszyny w tej hali stały. Na dużych maszynach pracowali mężczyźni, Czesi i Niemcy, cywile. W całej hali wszyscy wykonywali pracę wykończeniową. Na skrzydłach do samolotu były to tak zwane lasze, tak się na nie mówiło. Skrzydła te przywożono na wysokich wózkach. Każda lasza miała z boku swój numer, były koloru srebrnego w kształcie kija hokejowego, około 4 metrów długości. Na tej zakrzywionej części borowano otwory, najpierw na dużych wiertarkach, później na bormaszynach. Każda lasza miała naznaczone punkty do borowania. Lasze przywozili i odwozili jeńcy włoscy. Jeńcy byli ubrani w mundury swojego kraju, bardzo zniszczone, podarte, łatane drutem. Jeńcy wywozili lasze do kontroli i dalszą drogę. W tej hali, w której pracowałam, w sumie pracowało 50-60 osób. Na jednej zmianie 10 Polek, kilka Rosjanek, dużo Niemców, Czesi oraz jeńcy włoscy, sami mężczyźni poza nami. Hala ta miała też boczne pomieszczenia, ale czy produkcyjne? Raczej nie. Natomiast wszyscy wiedzieliśmy, że pracujemy w fabryce Krupa. Tak mówili Czesi, oni pracowali przecież dłużej od nas, nie wiem czy nie parę lat. Anna Gwiazda w swoich relacjach opisywała również drogę, jaką pokonywała od swojego obozu, w którym przebywała, do hali, w której wykonywała pracę. Tę drogę pokonywała 2 razy dziennie, w tą i z powrotem, dzień w dzień, tydzień po tygodniu. Co ciekawe, opis tej drogi opatrzyła również stosownym, dość szczegółowym rysunkiem. A oto co mówiła na temat samej drogi. Obóz nasz był postawiony w górach, ale na brzegu gór, tuż przy torach kolejowych, stojąc przed górami i przed barakami, tyłem do szosy, to tor był po prawej stronie, idąc do szosy do pracy po lewej stronie, był to wysoki nasyp kolejowy. Widziałam pociągi przejeżdżające, transporty wojskowe, armaty, czołgi, na nich żołnierze niemieccy. Idąc z baraków dochodziłyśmy do szosy asfaltowej. Po lewo był nasyp kolejowy. Nie pamiętam dokładnie, czy w tej szosie był wiadukt kolejowy, który przecinał szosę. Na pewno był, ale czy w tym miejscu?
Będąc już na szosie, skręcałyśmy w prawą stronę. Szosa nie była zupełnie prosta, były lekkie skręty, ale cały czas asfalt. Droga trwała około 20 minut. Całą drogę po prawej były góry, po lewej nie pamiętam, ale zabudowań raczej nie było. Natomiast gdzieś w połowie drogi po lewej stronie stał betonowy parkan, wysoki i pierwsza wysoka strażnica. Stał tam żołnierz z karabinem, w kasku. Mur był wysoko okalany drutami, ciągnął się jeszcze za tunelami fabryki. Kiedyś, wracając z pracy, widziałyśmy, jak ludzie w pasiakach przy tym murze kopali rowy. Stał przy nich żołnierz z karabinem. Myślę, że był to obóz koncentracyjny albo obóz dla jeńców. W dalszej drodze do tuneli nasze góry przybliżyły się do naszej drogi i po prawej stronie od szosy był pierwszy tunel, w którym pracowałyśmy, albo ostatni, tego też nie wiem. Kamieniołom czy był jeden, czy dwa, na ilu poziomach? Myślę, że na pewno było więcej, ponieważ na stołówkę przychodziło dużo więcej ludzi jak pracowników z naszego tunelu. Do dziś nie ma pewności, w jakim miejscu dokładnie pracowała Anna Gwiazda. Niektórzy uważają, że pracowała w którymś z głuszyckich zakładów przejętych przez Krupa. Inni zaś uważają, że domniemany podziemny zakład, w którym pracowała, wciąż nie został odnaleziony. Anna Gwiazda to jest taki nasz święty graal tutaj na tym terenie, bo cały czas szukamy fabryki, pomieszczenia, w którym ona pracowała. Czy patrząc na tych zakładach Krupa, czy mogła pracować? Jak najbardziej tak. Jakiś w pewnym momencie na tych którejś tutaj z zakładów mogła pracować. Tylko czy to jest to, co ona jest w przekazach, czy to po prostu w jakimś tam czasie tutaj była? Jak najbardziej tak. Bo wiemy jedną rzecz. W naszych górach były prace ciężkie, no więc tam pracowali mężczyźni, więźniowie. Ale już jednak na tych obrabiarkach, nieobrabiarkach w większości pracowały jednak kobiety. Siła robocza może była gdzieś indziej potrzebna, a z drugiej strony miałem takie przekazy Niemców, że oni zawsze uważali, że kobiety są troszeczkę dokładniejsze w tych rzeczach, co wykonują, dlatego może te kobiety pracowały. Jak wiemy, że tutaj też pracowały kobiety, to ja powiem uczciwie, mogła tutaj być. Ale czy w którym miejscu dokładnie określić, to tego nie jesteśmy pewni. Czy ten, ale na pewno w jakimś momencie jakieś prace mogła tutaj wykonywać. Przytoczone przed chwilą relacje Anny Gazdy na temat podziemnej fabryki nie są osamotnione. Niezwykle intrygującą informację na temat budowy zakładów zbrojeniowych w Górach Sowich podaje również niemiecki historyk profesor Franz Zeidler w swojej książce opisującej kwatery główne Hitlera. Zeidler, opisując kompleks Riese jako nową kwaterę główną Hitlera, wspomina również o prowadzeniu równolegle budowy enigmatycznego zakładu zbrojeniowego. Równolegle z kwaterą główną Hitlera w Górach Sowich powstawał podziemny obiekt przemysłowy, drugi pod względem wielkości zakład produkcyjny po zakładach Dora w południowej części Gór Harcu. Nie ma jednak pewności, czy przewidywano w nim produkcję samolotu odrzutowego Messerschmitt ME-262 czy rakiety A4V2. Dalej Zeidler, odwołując się w przypisie do publikacji Martina Weinmana, podaje, że istniał na Wolfsbergu, 2 km na zachód od Walimia, od maja 1944 roku do lutego-marca 1945 wykorzystywał więźniów obozu koncentracyjnego w podziemnych fabrykach w górach i lub w budowanych zakładach lotniczych. Sprawą otwartą pozostaje, czy rzeczywiście takie było jego przeznaczenie, czy miało to tylko za zadanie ukrycie jego prawdziwego przeznaczenia. Informacje podane przez Zeidlera są wprost niewiarygodne i zastanawiające, a takie informacje podane przez historyka mają nieco inną wagę niż relacje więźniów czy robotników, które siłą rzeczy mogą być obarczone dużym błędem. Czy tutaj w Górach Sowich mogłaby powstać jakaś podziemna fabryka? To jest wprost niewiarygodne.
Ale pójdźmy tym tropem dalej i sprawdźmy, co opublikował sam Martin Weinmann, na którego powołuje się Zeidler. Martin Weinmann w swojej publikacji poświęconej systemowi nazistowskich obozów przedstawia między innymi zestawienie niemieckich obozów znajdujących się dziś na terenie Polski. Na stronie 641 podaje lokalizację: Wolfsberg, dawniej powiat wałbrzyski, Niemcy, teraz Polska. Weinmann podaje w nawiasie, że nie znalazł takiego miejsca na mapie, zapewne nie miał świadomości, że chodzi o nazwę góry, a nie stricte o nazwę miejscowości. Dalej podaje na temat obozu na Wolfsbergu. Należał do Gross-Rosen, do grupy obozów z Głuszycy. Pierwszy raz odnotowany został w maju 1944 roku. Pracował przy dużych podziemnych zakładach, fabryce amunicji dla przemysłu lotniczego z OT i firmami Ackermann, Young, Kerner, Hoce, Hutto, Tabe, etc. Budowa tuneli, informowali byli więźniowie. Wszyscy więźniowie nadający się do pracy zostali ewakuowani do Flossenburgu, Buchenwaldu i Ebensee. Zamknięty w lutym marcu 1945 roku. Zmarli byli kremowani w kolcach. Informacja pochodzi od byłych więźniów. Weinmann nie precyzuje, skąd pochodzą takie informacje. W nawiasach podaje tylko, że od byłych więźniów zaczerpnął informacje o budowie tuneli i o kremacji zmarłych w kolcach. Najbardziej zastanawiające jest to, że Zeidler pisze o budowie drugiego pod względem wielkości zakładu po Dorze. Natomiast Weinmann słowem o czymś takim w ogóle nie wspomina. Wygląda więc na to, że Zeidler chyba sobie tą informację całkowicie wymyślił. Ale już pomijając to, sam fakt, że Weinmann pisze o budowie jakiegoś dużego podziemnego zakładu, jest zaskakujący. Oczywiście odmienną kwestią jest to, skąd miał takie informacje. Duży podziemny zakład, fabryka amunicji dla przemysłu lotniczego. Moim zdaniem taka informacja mogła zostać zaczerpnięta od któregoś z byłych więźniów Al-Rize, ponieważ już wcześniej w relacjach, w doniesieniach więźniów pojawiały się podobne informacje. W relacjach ocalałych więźniów, którzy pracowali w obozie pracy Al Wolfsberg, kilkakrotnie pojawiała się informacja o przygotowywaniu sztolni pod włodarzem na fabrykę zbrojeniową. Oto relacja Dawida Halivina, żydowskiego więźnia urodzonego w 1927 roku w Kobyłeckiej Polanie na terenie Czechosłowacji. The Germans built tunnels for to the dig tunnels to build factory, munitional factories against bombing. I see, to do the work so they would not so be we destroyed. We would, well, I describe it in detail. If you want the details, yes. It's important. We went in the particular place and made a hole, dig a hole. And then the hole was dynamited. Mm. And then we came again, we mean the Jews, the workers came with the chiller, with the wagon, and took out the debris, whatever it is. So there was room. And then we went further. And so we weren't allowed to use the dynamite. In my case, in Wolfsburg, it was Italian soldiers, war prisoners, who did the bombing. Mm. I have a whole story you read about the Blattl. And so. Well, I want to come back. I want to come to that. I think that's an interesting story. But, yes. But I wanted to ask you, in general, did you continue to study Talmud or no, practice well, religion? No, I couldn't. There were not far. But I remember that you had, you remember. I mentioned that, yes. After I was settled down, so to speak, yes. I had those, that made the holes, and I had a fixed job. Uh-huh. On the way, I could begin thinking. Mm. Till then, my job was to look at the SS, anyone that he doesn't
catch me not working. And when we came to camp, we had to make sure we had to have a place to sleep, and everything is there. So I had no time to learn. Podobne informacje zawierają wspomnienia byłego więźnia Freda Schwarza, urodzonego w 1928 roku w miejscowości Kutaj na Węgrzech. In Silesia, they took us to a camp. It's called Wolfsburg. When we arrived, we found 20 Jewish inmates from Poland. One became a Lagerältester there, and a couple of them became capos, you know. And to tell you the truth, they were very rough on us. Why? Because they were Polish Jews. And they yelled at us, you know, we suffering already 4 years while you were staying home and eating the good stuff and all these things. And they put together, not regular barracks, but in a real emergency, it was like heavy cardboard, round, like shacks, you know. And we were sleeping and on wood, one near the other, but 25 in a shack like this. And when it came, October or November, I don't know exactly the month, and we saw that they're starting to build regular barracks from wood, we know that we have to be prepared to stay there winter time. I worked night shift and tunnels. We made tunnels because there were big mountains, and the mountains consisted inside of stones. And we made tunnels over there because that's where they were hiding machineries. Matter of fact, the tunnel that we were built, they told us openly that there was a big machinery factory in Budapest, and they bring machineries from there. Plus, they want the German soldiers, when they knew that the Russians are coming. I mean, 1944, they knew that the war is lost for them. But they wanted to kill as many Jews as possible in a hurry. And they wanted to hide over there in the tunnels. And when the Russians come, to use all kind of heavy artillery to shoot from the tunnels. Matter of fact, my job, you see, I was still not 16 years old. So they had pity on me, the capos, and I was driving the locomotive, because they were little wagons but carried the stone from the tunnel out. And I was driving the locomotive. It was very simple ones, you know, so you didn't have to learn how to. And we carried the stones, we dumped it, and went back for more stones. Należy jednak podkreślić, że relacje byłych więźniów mogą być obarczone dużym błędem, tym bardziej w kwestii informacji, do których jako więźniowie obozu koncentracyjnego z przyczyn oczywistych nie mogli mieć dostępu, nawet jeżeli, jak mówią, zostało im to otwarcie powiedziane. Tym niemniej pojawiające się informacje o budowie zakładów zbrojeniowych na Włodarzu, jak widać, nie są jednostkowym przypadkiem. Przypomnijmy, że część zadań realizowanych w Jägerstab związanych z przenoszeniem produkcji zbrojeniowej pod ziemię i rozbudową już istniejących podziemnych zakładów koordynował
Obergruppenführer Hans Kammler. W przeciwieństwie do projektu RISE, w przypadku zadań realizowanych przez Kammlera dysponujemy bogatą dokumentacją pokazującą lokalizację i plany budowy nowych podziemnych fabryk. Kammler był bezpośrednio odpowiedzialny za realizację tych zadań, jednak żaden z dokumentów, żaden z tropów pozostawionych przez Kammlera nie prowadzi w Góry Sowie. Kammlera po prostu w Górach Sowich nie widać. Pojawia się on jednak przy realizacji innych kwater wodza III Rzeszy. Jeszcze jedna nowa kwatera. Wróćmy jeszcze raz do kwestii budowy kwatery głównej Hitlera. Moim zdaniem zespół rozproszonych kwater zaprojektowany według Schmelchera, ale podkreślam, zespół kwater, czyli podziemny obiekt, podziemny bunkier dla Hitlera plus kilka osobnych podziemnych kompleksów dla towarzyszących mu sztabów i instytucji, nie był już realizowany od września 1944 roku. Przypomnijmy, że we wrześniu 1944 roku Schmelcher dostarczył do Jedliny Zdroju, do wyższego kierownictwa budowy, okrojony program dla RISE. Koncepcja budowy zespołu kwater nie została jednak całkowicie porzucona, ale wygląda na to, że raczej została przeniesiona w inne miejsce. Przypomnijmy, że na przełomie 1944 i 1945 roku Schmelcher przystępuje do poszukiwania miejsca pod jeszcze jedną nową kwaterę dla Hitlera. Ostatecznie wybiera Alpy i tam do tego alpejskiego projektu przenosi część założeń zaprojektowanych już wcześniej dla RISE. Ale to nie wszystko. Pod koniec 1944 roku w Turingii rusza budowa jeszcze jednej, kolejnej nowej kwatery dla Hitlera. W schyłkowej fazie wojny w Turingii, w Górach Harcu, ruszyła budowa jeszcze jednej kwatery wodza III Rzeszy. Tym razem zadanie realizowane było przez SS, a do pracy wykorzystywano więźniów z obozu koncentracyjnego KL Buchenwald. Projekt otrzymał kryptonim S3 Olga. S3 Olga. Kwatera miała składać się z systemu tuneli wydrążonych w masywie górskim w dolinie Jonastal. S3 Olga była ostatnią budowaną kwaterą główną Hitlera w czasie wojny. Ciekawą informację na temat projektu RISE w kontekście budowy S3 Olga znowu rzucają zeznania złożone w czasie procesów norymberskich. Tym razem informacja o RISE pojawiła się w trakcie procesu Oswalda Pola, nazistowskiego zbrodniarza, szefa Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS. Kierowany przez Pola urząd sprawował bezpośredni nadzór nad obozami koncentracyjnymi. W trakcie procesu Pol zapytany został, co oznacza litera S w nazwach projektu typu S3 Olga i jakie warunki tam panowały dla więźniów. W trakcie swoich zeznań, niejako przy okazji, Pol zdradził, co Hans Kammler z Jägerstab wyjawił mu na temat przyszłej kwatery Führera budowanej na Śląsku. Pytanie. Kolejne tajne zadania nazywano projektami S. Co to były za projekty i kto nimi kierował? Pol. Te projekty S były również częścią specjalnego sztabu Kammlera. Nie wiem, skąd pochodziło to oznaczenie. Zakładam, że jest to skrót od specjalnego inspektoratu, ponieważ Kammler oprócz inspektoratów należących do Urzędu C miał jeszcze inne inspektoraty do zadań specjalnych. Być może od tego pochodził ten skrót. Jeśli więc chodzi o inspekcję, to widziałem S1. Tak myślę, że to był S1 i S3. S1 znajdowało się niedaleko Weasten w Turingii. To był personel testujący, gdzie testowano broń nazywaną V-bronią. To był kamieniołom łupka, w którym znajdowały się tunele, gdzie były sortowane silniki i inne urządzenia, które były potrzebne do budowy lub testowania V-broni. Byłem raz w tym miejscu. S3 w Ordrów był budowany także jako kwatera główna Hitlera. Po raz pierwszy odwiedziłem to miejsce jeszcze przed rozpoczęciem budowy, kiedy wizytował je Himmler. Potem być może
może w 1943 albo 1944 roku byli tam wykorzystywani do pracy więźniowie. Niektóre zewnętrzne, głębokie tunele musiały być wybudowane w górze, a wewnątrz tych tuneli wydrążono specjalne pomieszczenia, które miały służyć jako pokoje. Zadanie to zostało wykonane przy użyciu wszelkich urządzeń technicznych i był to ten sam typ robót, co przy budowie tuneli. Niektórzy więźniowie pracowali nad wyposażeniem pokoi, kiedy już wydrążyli je w górze. Wyłożono je drewnem i przystosowano do zamieszkania. Zakwaterowanie tych więźniów było w niektórych przypadkach blisko tego miejsca i je widziałem. To były zwykłe baraki dla więźniów. Praca przy S1 stała się bardziej intensywna i stworzono więcej kwater dla więźniów, które ponownie zostały zbudowane z uwzględnieniem możliwości ataków z powietrza, ale ich nie widziałem. Pytanie: jakie warunki panowały w tych S-przedsiębiorstwach? Pol. Kiedy wizytowałem to miejsce po raz ostatni w 1944 roku, widziałem tę pracę. Rzeczywiście była to ciężka praca, żeby kuć tunele. Praca w kamieniołomach nie należała do łatwych, zwłaszcza jeżeli ktoś musiał wykonywać taką pracę, nie będąc przyzwyczajonym do pracy fizycznej. Ale nie wiem, w jakich zmianach się odbywała. Cała ta praca była pod ogromną presją ze strony urzędu, ponieważ projekt D3 musiał być ukończony w terminie, którego nie dało się zrealizować. Kwatera główna Hitlera miała być przeniesiona na Śląsk i tam był ogromny plac budowy, o którym opowiadał mi Kamler, ale sam go nie widziałem. Tym wszystkim kierowała organizacja TOT. Te śląskie przedsięwzięcie nigdy nie zostało ukończone, w związku z tym prace w Turyngii, czyli przy obiekcie S3, zostały przyspieszone, miały być ukończone w niemożliwym do zrealizowania krótkim czasie. Ten pośpiech i szybkość prac oczywiście wpłynęły na warunki pracy. Tak więc w schyłkowej fazie wojny rusza budowa jeszcze jednej nowej kwatery dla Hitlera, tym razem pod kryptonimem S3 Olga. Zasadnicza różnica była jednak taka, że w przypadku Olgi po raz pierwszy zespół kwater dla sztabów budowało SS pod nadzorem Himmlera i Kamlera. A kiedy trwały już prace w Turyngii przy Oldze, w tym samym czasie Schmelcher opracowywał plany dla nowego zespołu kwater w Alpach. Nowe kwatery dla Hitlera miały więc powstać dwie. Pierwsza Turyngii realizowana przez SS i druga w Alpach budowana przez OT. A tutaj na Dolnym Śląsku totalna klapa budowlana. Zwracam uwagę na to, co przekazał Kamlerowi Pol. Prace przy Oldze zostały przyspieszone z powodu niepowodzenia przy realizacji śląskiej kwatery. Śląska kwatera nigdy nie została ukończona. A ślady tej nieukończonej, ogromnej budowy widzimy dzisiaj w Górach Sowich niemal na każdym kroku. Styczeń 1945 roku. Wizytacja. Zima 1944-45 była kolejną z mroźnych zim, które nawiedziły wschodni teatr działań wojennych w Europie.
W styczniu 1945 roku temperatura w górach Sowich spadła 20 stopni poniżej zera. Prace w górach trwały jednak dalej. Zarówno więźniowie stłoczeni w nieludzkich warunkach w leśnych łagrach, jak i nadzorujący ich pracę Niemcy, wszyscy oni mogli już usłyszeć dochodzące z oddali stłumione odgłosy wystrzałów. To zbliżający się front. Dla jednych te początkowo ciche odgłosy oznaczały koniec przegranej wojny, dla innych upragnione wyzwolenie. W takich okolicznościach w górach Sowich zjawia się z wizytacją Xaver Dorsch, szef centrali organizacji TOT. Pomimo tych wszystkich niepowodzeń, prace w górach Sowich trwały jednak wciąż dalej. W styczniu 1945 roku w tym miejscu, czyli na Osówce, pojawia się Xaver Dorsch, który wizytował wówczas plac budowy w górach Sowich. Było bardzo zimno. Towarzyszył mu August Manninger, rysownik organizacji TOT ze sztabu Schmelchera. Wówczas Manninger naszkicował siłownię jeszcze całą w szalunku przed wylaniem betonu. To jest właśnie rysunek Manningera, a to jest dokładnie to miejsce, z którego on naszkicował siłownię. Tak więc w tym miejscu, styczeń 1945 roku, prace trwały dalej. Pytanie, co wizytował Dorsch? Czy budowę obiektu bunkra dla Hitlera? No, zapewne tak, ale czy tylko? Przypomnijmy, że organizacja TOT kierowana przez Dorscha zajmowała się również przenoszeniem produkcji zbrojeniowej pod ziemię, częścią zadań związanych z przenoszeniem produkcji zbrojeniowej pod ziemię. Od kwietnia 1944 roku OT zajmowała się i budową śląskiej kwatery, i budową bunkrów dla fabryk lotniczych. Wróćmy jeszcze raz do wspomnień Leo Müllera, czyli zastępcy Siegfrieda Schmelchera. Leo Müller w swoich listach pisał o tym, że przebywał w rejonie Rize do 19 stycznia 1945 roku. Także prace w górach Sowich musiały trwać co najmniej do końca tego miesiąca, do końca stycznia. Ale czym zajmował się Leo Müller? No, Leo Müller zajmował się budową osobistego bunkra dla Hitlera. Brał on udział w budowie wszystkich poprzednich kwater głównych wodza III Rzeszy. No, on był po prostu specjalistą w swojej dziedzinie i wykorzystywany był tylko do tego typu rodzajów budów. Ale Leo Müller w swoich listach napisał coś jeszcze bardzo dziwnego. Leo Müller w swoich listach przekazał bardzo zagadkową informację. Pytany o kompleks Rzeczka, czyli o tak zwane sztolnie walimskie, odpowiedział: sztolnie w Rzeczce były drążone przez OT, nie miały z Rize nic wspólnego i zostały porzucone w niedokończonym stanie. Dopytywany jeszcze, czy aby jest tego absolutnie pewien, że sztolnie w Rzeczce nie należały do Rize, Müller odpisał: tak. Czy ta zaskakująca informacja przekazana przez Leo Müllera oznacza, że w Rzeczce było coś realizowane, co nie należało do Rize, ale było budowane również przez organizację TOT? Przypomnijmy, że wymiana korespondencji z Müllerem dotyczyła budowy kwatery głównej Hitlera i tego tyczyły się głównie pytania.
A może Müller miał na myśli to, że zajmował się wyłącznie bunkrem dla Hitlera, pozostałe zadania realizowane przez OT w ramach kwatery to było dla niego coś zupełnie innego? Na to pytanie dziś już jednoznacznie odpowiedzieć nie można. Wiemy jednak, że zimą 1944-45 prace w Górach Sowich trwały dalej. Okrojony program dla Riese. Jak pogodzić ze sobą te wszystkie przedstawione informacje? Jak pogodzić ze sobą koncepcję budowy kwatery głównej Hitlera z pojawiającą się informacją o budowie jakiegoś podziemnego zakładu zbrojeniowego? Oto moja hipoteza. Moim zdaniem okrojony program dla Riese zawierał w sobie dokończenie tylko dwóch elementów, dwóch części. Kompleksu Osówka jako bunkra dla FHQ, dla Hitlera, dla jego najbliższego otoczenia i dokończenie robót na rozgrzewanym zamku książ. Przy czym nie wiadomo, czy zamek książ miał być dalej przeznaczony dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy też jego przeznaczenie uległo zmianie. W każdym razie zrezygnowano z koncepcji budowy zespołu kwater, a budowa na wszystkich pozostałych kompleksach, zarówno w części podziemnej, jak i naziemnej, została zaniechana. Z wyjątkiem jednego miejsca. Z wyjątkiem włodarza. Moim zdaniem włodarz na którymś etapie z podejmowania decyzji przez Dorsza w związku z zaniechaniem budowy zespołu kwater i w związku z rosnącą presją na przenoszenie produkcji zbrojeniowej pod ziemię został przeznaczony na podziemną fabrykę. Zastanówmy się najpierw, czy w ogóle do czegoś takiego mogło dojść. Zmiana przeznaczenia podziemnego obiektu nie byłaby czymś zupełnie odosobnionym. Siegfried Schmelcher, projektując nowy zespół kwater, początkowo planował ulokowanie całości sztabów w jednym ogromnym kompleksie sztolni w Niedersachs-Werfen w obiekcie o kryptonimie B3, budowanym pierwotnie przez sztab Kammlera. Ostatecznie zrezygnował z tej opcji i nowe kwatery zaplanował w Alpach, przy czym tylko jeden obiekt dla Hitlera miał powstać od podstaw. Dla pozostałych sztabów planował zaadaptować już istniejące podziemne obiekty związane z przemysłem. Obiekt dla OKH miał powstać w sztolniach starej cementowni w Gartenau. Obiekt dla OKL w obiekcie o kryptonimie Cement w Ebensee, pierwotnie wykorzystywany m.in. do prób rakietowych i produkcji części do czołgów i ciężarówek. Obiekt dla SS miał powstać w podziemnym kompleksie koło Hallein, wykorzystywanym wcześniej do produkcji turbin do myśliwca ME-262. Jak widać, zmiana pierwotnego przeznaczenia obiektu była czymś powszechnie praktykowanym. W Górach Sowich taka zmiana również mogła mieć miejsce, tym bardziej, że było to w gestii jednego człowieka, Xawerego Dorsza. Produkcja zbrojeniowa wymagała przestrzeni, a do tego najlepiej nadawał się włodarz, ponieważ pierwotnie jako obiekt dla OKH, czyli Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych, miał mieć największą powierzchnię ze wszystkich obiektów wchodzących w skład kompleksu Riese. Dodatkowo wokół włodarza widzimy również największe zaangażowanie siły roboczej. Obóz pracy AL Wolfsberg był największym ze wszystkich sowiogórskich filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W listopadzie 1944 roku w obozie tym przebywało jednocześnie ponad 3000 więźniów. Te tysiące ludzi zgromadzonych na Wolfsbergu przy czymś musiało pracować. To oczywiście tylko hipoteza. Jaki jest największy minus tej hipotezy? Jaki jest największy minus hipotezy mówiącej o tym, że podziemia kompleksu Riese miały być przeznaczone
na produkcję zbrojeniową. Brak infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania fabryk. W Górach Sowich, nie licząc tylko kilku zbiorników przepompowni, nie powstała żadna infrastruktura potrzebna do zasilania fabryk. A takie zakłady no, musiałyby być zasilane wodę, prąd, gaz i tak dalej. Oczywiście możemy powiedzieć, że kompleks Rize to jest budowla jeszcze nieukończona. I taka infrastruktura zasilająca zakłady miała dopiero powstać. Dobrze. Drugi problem. Logistyka. W jaki sposób do fabryk w podziemiach byłyby dostarczane elementy, części potrzebne do produkcji broni? Przypomnę, że do podziemi została dociągnięta tylko kolejka wąskotorowa. Ten problem logistyki musiałby być w jakiś sposób rozwiązany. No załóżmy sobie, że te części mimo wszystko byłyby dostarczane do podziemi. I tu pojawia się kolejny problem. Po wyprodukowaniu takiej broni w podziemiach, w jaki sposób byłaby ona stąd zabierana i transportowana na front? No taki samolot, czołg czy rakieta. No przecież nie tą kolejką wąskotorową. To również musiałoby być w jakiś sposób rozwiązane. O co prawda samolot mógłby wystartować o własnych siłach i polecieć na front, ale na to potrzebowałby pasa startowego. A takowego pasa startowego w Górach Sowich przy kompleksie Rize nie ma. Prawda? Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.